Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. Wiąże się z nim wiele tradycji. Jest doskonałą okazją do wspólnych rozmów i wspomnień. Dzieci ubierały Wigilię. My jako dzieci ubieraliśmy choinkę, a rodzice tam przygotowywali już kolacje i inne rzeczy. Także tak to właśnie wyglądało. Ale uciechy było co niemiar. Jeszcze były świeczki, bo przecież za moich czasów to były świeczki. Kiedyś za karpiem to się stało w samą Wigilię. Pamiętam, jak miała przyszła z płaczem, w Wigilię brakło ryb. No to tam się po tym kombinowało, tam jakieś do miasta się jechało szybciutko, tam po jakieś filety albo coś. No żeby ta kolacja wspólna była w rodzinie, nie? Nieodłącznym elementem świąt jest kolacja wigilijna, która jednoczy wszystkich bliskich. Na wspólnym stole pojawia się wiele pysznych potraw. Najstarszy zawsze czyta Ewangelię i potem wspólne łamanie się opłatkiem i następnie zaczynamy jeść. Zupy to gotujemy, ja gotuję zupę z ryby, z grzankami i druga grzybowa z łazankami. No a potem ziemniaki, surówka i kapusta z grzybami, ćwikła z chrzanem. Chwasty czerwony. Jesteśmy wielbicielami grzybów. Zbieraliśmy, suszyliśmy, robiliśmy uszka z grzybami, pierogi z kapustą i grzybami. Oczywiście z kapusta z mojego ogrodu, bo też ogród potężny i wszystkie warzywa i owoce swoje. Pod choinką nie może zabraknąć upominków. Czekają na nie nie tylko ci najmłodsi. Oczywiście dzieci zajęte oglądaniem gwiazdek, no to się robiło prezenty pod choinkę. Musiały być cierpliwe czekać do Wigilii, bo nie wolno wcześniej otworzyć. Więc to były całe ceregiele, kiedy to będzie, kiedy już. Dzielimy się opłatkiem, no i potem te prezenty, nie? Na które najbardziej dzieci czekają. No my też oczywiście, bo to każdy się cieszy z tego, nie? Dorośli też tam patrzą, czy coś dostają. Święta to czas spotkań, dzielenia się radością i składania sobie życzeń. Nadchodzą cudowne święta, o szczerych życzeniach każdy pamięta. Korzystając z tej sposobności, życzymy Wam mnóstwo miłości. Dużo wzruszeń przy wspólnej kolędzie i nadziei, że nowy rok jeszcze lepszy będzie. Zdrowych, wesołych, spokojnych świąt.